Włącz i zostań z nami. Henryków przyjął dzisiaj i Sybiraków, ich dzieci, wnuków i prawnuków w niezwykłej uroczystości. Tak, jest to 25. rocznica powstania naszego związku na ziemi ziembickiej i to jest ten fakt, kiedy mogliśmy po raz pierwszy otwarcie i wyraźnie głosić nasze niezadowolenie z tego, cośmy przeżyli. Dzisiaj piękna msza pod przewodnictwem księdza biskupa Siemieniewskiego, wspaniała homilia księdza dyrektora Jana Adamarczuka, do tego odsłonięcie tablicy i poczty sztandarowe, mnóstwo pocztów sztandarowych, a jeszcze apel poległych niezwykły. Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz, znosimy modły dziś ku Twej chwale. Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz. A przede wszystkim wy, kochani Sybiracy, bo przecież w tej świątyni dzisiaj jesteśmy ze względu na was. Jesteśmy tutaj, żeby za was się modlić. Za tych, którzy odeszli tam, na nieludzkiej ziemi i za tych, którzy powrócili, a już są po drugiej stronie. I za tych, którzy żyją i są dla nas świadkami, są obecni w tej świątyni i są dla nas świadkami tego, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej. Będziemy uczestniczyli w apelu poległych. Będziemy wspominali tych, którzy tam cierpieli, na Syberii. I kiedy mówię o tym, przed moimi oczyma stają bardzo konkretne osoby. I Tadzio Dynowski, 17-letni chłopak, mój wujek, który został wywieziony na Syberię, a potem z armią Andersa przeszedł szlak bojowy, walcząc o wolność naszą, ale chyba bardziej waszą. I podporucznik Jan Adamarczuk, pochowany na cmentarzu na Monte Cassino w tych dniach, właściwie jutro, będzie 70. rocznica jego śmierci. Już niedaleko był klasztor. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Błogosławiony jesteś, Panie Boże nasz, który przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa powołałeś do życia Twój Kościół Święty.
aby rozproszone dzieci Boże zgromadził w jedno. Obłogosław tę tablicę, aby ci, którzy wokół niej się gromadzą, przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny Matki Sybiraków i świętego Rafała Kalinowskiego, patrona Sybiraków, zawsze przyznawali się do Chrystusa, jak nikt z tych, którzy wspólnie się modlą i wspólnie uświęcają, nie zginą, lecz by wszyscy doszli do wiecznej szczęśliwości. Jest sztandarowe do uroczystości z okazji Dnia Sybiraka. Szanowny panie kapitanie. Szanowny panie generale. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Henrykowa, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu pamięci na terenie klasztoru Księgi Henrykowskiej, by upamiętnić tragiczny los mieszkańców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. I wy, wywożeni na Syberię i do Kazachstanu, których jedyną winą było to, że byliście rodzinami oficerów Wojska Polskiego i Polakami. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Cześć i cześć! Ukrywam, że jako wnuk żołnierza, który z generałem Andersem przebył cały szlak od Wołogdy praktycznie, z której generał, no, jak to się mówi, uwolnił dziadka z niewoli w 1941 roku do samego końca, niezwykle wzruszyłem się podczas dzisiejszej homilii. Bo ja też jestem kresowiakiem i te historie związane z Kresami, te historie związane z Syberią, są nie tylko zapisane w mojej pamięci, ale bardzo głęboko w moim sercu. I rzeczywiście teraz, kiedy możemy o tym mówić, musimy o tym przypominać, musimy te piękne życiorysy zapisywać, tak żeby one były dla potomnych. Orkiestra zadowolona, a co na to henrykowska młodzież? Jak te dzisiejsze uroczystości pozostaną w waszej pamięci? Na pewno na długo. Naprawdę było ciekawie, dużo było atrakcji właśnie. Myślę, że tak. Jest to przede wszystkim potrzebne dla nas jako młodych ludzi, bo zagłębiając się w literaturę o tej tematyce i czytając te przeżycia, które te ludzie musieli po prostu, przeżyć, jest to coś niesamowitego. I to jest na miarę też męczeństwa z ich strony. W szkole dzisiaj młodzież niechętnie sięga do szczególnie książek historycznych, ale takie uroczystości to dobra nauka historii? No na pewno, bardziej jest ciekawe niż czytanie książek. Takie prawdziwa lekcja historii, naprawdę. Mężczyznach zawsze spada obowiązek
i walki, i obrony, gdyby cokolwiek się działo. Jak patrzycie na to na dzień dzisiejszy? Można powiedzieć, niby 70 parę lat od tych wydarzeń, ale to tak naprawdę niedużo. No ludziom na pewno, ci co przeżyli, zostanie to w pamięci. No my raczej tak nawet nie uświadamiamy sobie, jakie oni tam ciężkie chwile przeżywali, ale dzięki takim uroczystościom jak ta dzisiaj, ci dziadkowie, którzy opowiedzieli swoje historie, troszkę się tak jakby z nimi utożsamiamy i wiemy, co przeżywali, ale nie jest to do końca to, no ale to jest też jakaś lekcja. 70 lat od bitwy pod Monte Cassino, czy 74 od rozpoczęcia syberyjskich wywózek, ale przecież dotknęło to naszych dziadków, nasze babcie. Z mojej rodziny niestety umarła już prababcia, która takie czasy przeżywała. Była jedną z pierwszych osób, które z Sibiru właśnie, z tej wywózki, przyjechały do Polski pociągiem, może już w lepszych warunkach, aniżeli wyjeżdżali z Polski na Sybir. I myślę, że z czasem pamięć o tych wydarzeniach się zaciera, bo umierają nasze babcie, umierają nasze prababcie, tak jak w moim przypadku. I tylko z opowiadań mojej teraz babci, jak ona słyszała od swojej mamy, co ona musiała przeżywać. Piękne poczty sztandarowe i kompania reprezentacyjna i apel poległych i salwy pamięci. Jak w przyszłości, czy możemy liczyć na pamięć o tych naszych Sybirakach i tych, którzy walczyli w tych no, niezwykłych chwilach naszej historii? Oczywiście, że tak. Ich pamięć nigdy nie zaginie. Właśnie przez takie święta jak to nasza młodą krew jest wszczepiona właśnie ta pamięć o tych poległych i tych, którzy do tej pory żyją. I co dalej? No dalej, no i póki będziemy jeszcze mieli siły, no to będziemy działali, bo uczestniczymy we wszystkich państwowych uroczystościach, nie tylko u siebie, ale i w ościennych gminach, czy w Bardo, czy w Przewornie. Tam jesteśmy zapraszani. No już kruszą się nasze szeregi. Pokolenie jest już w dosyć podeszłym wieku. No ja jako najmłodszy zesłaniec Sybiru miałem tylko 19 dni. Także, no, że przeżyłem, to opatrzność boska. Muzyka to bardzo ważna rzecz. Wojsko z muzyką na ustach idzie w świat, idzie często do boju. A ci ludzie, którzy zostali wywiezieni daleko od swojej ojczyzny, myślę, że też dzięki muzyce wielu udało się przeżyć te ciężkie chwile. Tak, muzyka jest bardzo motywująca w tym, co działamy i w to składam serce właśnie. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.